Więc 15 do 5. Terroryści grają rundę eko, chociaż Fulan gra tutaj forte. Niestety inżynierów na koncie sobie zostawił Fulan, pozostali trochę więcej. No i Fulan... Słucham? Fulan zatrzymał się i mówi, że no nie wierzę. Nie wierzę, co ja zrobiłem. To jest właśnie kisiel. Połóż. Leciu. Forte śpiewcze. Nice. Mówiłem, że WK to jest moja nowa broń, słuchajcie. Mówiłem czy nie? Bo nie pamiętam. Chyba mówiłem, nie? Łatwiutko. Łatwiutko, moi drodzy. Jeszcze raz może tym razem wyjdzie. Dopiero teraz Furran na drugiego rotuje do znacznego, gdzie zazwyczaj rotacja. To jest ta trzecia osoba. Jeszcze bardzo dobry granat błyskowy, który troszkę wyłączy znacznego z gry. Czy przypadkiem Windigo nie chce zaraz przyspieszyć, bo... Tak to podejście wygląda. To jest chyba sygnał, aby zacząć ten atak. Na razie Snaci ze snajperką. Jest celny strzał. Jest przewaga w tej 11 rundzie, a Snaci po raz kolejny. Jeszcze jeden celny strzał oddany przez Snaciego. Ależ pięknie zachowuje się snajper, a go na tym bombsecie, ale nadal nie jest ta sytuacja aż tak dobra, jak się wydawało. Jest 3 na 2. Bomba została podłożona. Pozycja pani Żera całkiem niezła. Groby sprawdza pozycję i Groby ten pojedynek wygrywa. Walczy jeszcze z Pelan. Także jeden zdobyty frag, ale PHR już nie daje szans rywalowi. No świetna akcja Snaciego. To on zatrzymał ten atak na bombsecie, a to on dawał nadzieję. 3 zdobyte eliminacje wystarczyły. Widzimy Furlana w tej roli. No jestem ciekaw, jak sobie poradzi Tao. Na razie zauważony jeden z rywali i widzimy, że idzie po niego zawodnik Ago. No to jest bardzo agresywna decyzja. No ale na razie przeniesiemy się do Grubego, który też sobie ciekawie radzi, a co do Tao. A ten w ogóle się nie boi rywala. I to jest bardzo fajna akcja. Na razie jak trzeba uważać, bo rywal chodzi pod bombsite B. Na to jednak Ago jest przygotowane. Zostaje tylko Punisher z Galilem, który w sumie znajduje już AK. No ale jego pozycja też jest znana. Polacy już przygotowani na obronę tego bombsite'u B, na obronę ładunku wybuchowego, który oczywiście leży w tym momencie na ziemi. A Tao kończy nam rundę. 3 eliminacje od niego. Jeżeli chodzi o ekipę Windigo, no ci wracają tych podejść bez niczego, tych wejść na PHR, a tym razem jednak PHR skutecznie, ale bardzo szybko rewanżuje się Wiktor. Jeżeli chodzi o kolegów PHR, ci ustawieni bardzo daleko, ale jest luka w smoku i może zostanie ona wykorzystana przez ekipę Ago. Na razie jednak czekamy na rotację, grupy przygotowane na blisko dopalanie pozycji Spellana, no ależ tutaj agresywnie rozgrywają to zawodnicy Windigo, którzy są przygotowani na ten bardzo bliski dystans. Chowa się jeszcze Wiktor, ale to właśnie on zabija Grubego, zyskana przewaga właśnie po stronie atakującej. To Wiktor już dwukrotnie był w stanie przeciwników eliminować. Ale Furlan spalił Spellana. Jeszcze próba podsadzki, jeszcze próba zdobycia sobie możliwości na zdobycie franga, ale odpowiedź od Wiktora szybko Tao, ale właśnie odpowiedź ze strony Kacza Windigo. Jeszcze raz Wiktor, 2 na 1. Tylko Tao może Polaków uratować, ale Polacy mieli dużo czasu, aby dobrze się ustawić. Po co mu ta snajperka? Przecież AWP-a... Nawet nie wiem, czy nie utrudni mu tego odbijania. Może tak być, jeszcze chip złapany, ten mocno poobijany, cały czas przewaga po stronie Ago, no ale snajperka wykorzystana. Jedna. Już teraz udaje się zabić Grubego i jeszcze nie wszystko stracone, jeśli chodzi o szansę Windigo na tej pierwszej mapie. Blisko zwycięstwa jednak Polacy, coraz bliżej, jeden defu chipsa, ten jednak bardzo mocno poobijany, PHR dwukrotnie, jest szansa na zakończenie i dobra końcówka w wykonaniu PHR-a. Swoje pozycje, no ale jeżeli chodzi o Ago, ci całym składem już podchodzą pod bombsite B. Tutaj nikt już ich nie skróci. Oni już nauczyli rywala, że nas się nie skraca, na nas trzeba grać powoli. Ago może sobie swobodniej samopewno pod bombsite B. Pytanie, jak sobie poradzi Spellan, bo na razie łapie Grubego. Dopalona pozycja! No, Spellan czy w poprzedniej rundzie radzi sobie genialnie z tą AWP-ą. Spellan po raz kolejny, no i właśnie! Porcji Snaci i Grube. Tylko 12 sekund i wydaje się, że to będzie koniec tej rundy, chociaż jeszcze Grube znalazł się w bombsite. Jeszcze ta bomba zostanie podłożona. Zna pozycję swojego rywala Snaci. Broni się tymi granatami Punisher, ale tylko do czasu Snaci celnie. Teraz jednak zabrakło wychylenia na Wiktora. Sam koniec, ależ to Gruby zrobił. No chyba nikt się nie spodziewał, że Gruby będzie w stanie taką sytuację ugrać. I nagle bombsite B przejęty za darmo. No to byłoby coś ciekawego, gdyby nagle Ago odpowiedział podczas rundy Eko, szczególnie, że Snaci podniósł jeszcze AWP. No wiemy, że jego z tą bronią akurat stać właściwie na wszystko. Snaci sprzętał snajperką, ale Chips nie chciał tracić czasu. Wychylony na Snaciego jest zdobycie tego flaga. PHR jeszcze w bombsite, ale pomaga Gruby 1 na 1. I tak jak na rundę rozgrywaną z pistoletami, Gruby znów jest górą, no to jest po prostu niesamowite. Tej broni w najgorszym momencie przez Spellana. Nie jednak chciał znać, jeszcze walczy, to są dwie eliminacje zdobyte przez zawodnika Ago. Znowu jest okazja, by zrobić coś z niczego. Bomba jest podłożona, no ale przewaga po stronie Ago eSports w takiej rundzie, gdzie rozpoczynali to tylko z pistoletami. Teraz PHR z pełnym paskiem zdrowia, z M4, znaczy dwukrotnie fragował swoich rywali, jeszcze pomijał teraz Bubble'a. 1 na 1, bomba rozbrajana, no ale FSDF-a to mocno ryzykowne, tylko Bubble na razie nie sprawdza tej pozycji, nie sprawdza bombsite'u. Znaczy rozbraja, ale jednak nie daje mu tej możliwości. Bubble...
rezultatem zakończyło się samo spotkanie. Tak, zwróćmy uwagę, jak mocno poobijani są zawodnicy Tero. Na razie Tao to próbuje wykorzystać ten przygotowany zaworkami z piachem PHR. Też na blisko Spella. Na trzeciego ten ma snajperkę, może być groźna, ale jego pozycja jest palona. Sam Spella nubity do 2 HP, ale w międzyczasie i tak terroryści zajęli bombsite, a tego jednak Polacy się spodziewają, bo oni grają na odbijanie. Znaczy jednak celnie, Bubble został trafiony. 4-2. Trzyma się jeszcze Punisher w bombsite, ale ten mocno obijany. Chyba bez szans jest zespół Indigo. To będzie zwycięstwo. Ago eSport 16-11. Dokładnie takim samym wynikiem jak na mapie The Overpass. Polacy dwukrotnie pokonują zawodników Windigo, wygrali mapę swojego rywala, wygrali mapę własną, mapę Rekashi. To oni jutro zmierzą się z zespołem Envy, a zatem ten początkowy plan wykonany. Oni musieli wygrać to spotkanie pierwsze. Polaków i udało się pokonać Bułgarów wynikiem 2-0, ale nie był to mecz na pewno łatwy. Teraz początek też niekorzystny, ale początek drugiej rundy już daje pewne nadzieje. Furlan trafił Hadziego, Kioshima odpowiedział. Polacy sobie tak mocno pobijali PHR, 14 punktów zdrowia Furlan, 10, ale Kioshima ma spore problemy i w końcu PHR był w stanie trafić go w głowę. Już teraz to zespół Ango ma jednego gracza więcej w tej rundzie numer 2, ale jeszcze Scream od długiej, dorzucony jeden granat i ten skuteczny, znaczy wyeliminowany. Scream ma kolejne szanse, ale to PHR trafia go po raz kolejny. Dwa zdobyte fragi już przez PHR w takiej rundzie i jak na rundę False Polacy mają spore możliwości na odpowiedź już tej drugiej. Happy też zostaje złapany przez Tao. 3-1 tylko RP Kane, ale o teraz już Polacy na pewno dużym faworytem tej rundy i... Czekamy na podejście zawodnika Envy. Ten jest już przygotowany, lecą kolejne granaty błyskowe. No i pytanie, czy RPK sprawdzi pozycję Furlana? To będzie najważniejsze w tym momencie. Ej, łapie Furlana. Sam RPK jednak mocno poobijany, 33 HP na jego koncie. I ta błędu nie popełnia. Polacy jednak wygrywają tego force, ale trzeba przyznać, bardzo agresywnie do tej rundy podeszło Envy. Jest mało czasu, Polacy już z tym ostatecznym podejściem pod bombsite'a. No i tego Envy jak najbardziej się spodziewa. Przygotowany na blisko Scream do pomocy jest już Hadzi. No i zobaczymy, co nam Scream zaprezentuje. Na razie niewiele, Hadzi też mamy spore problemy. O, tutaj PHR na razie jednak niecelnie gruby bombę podkłada, ale wydaje mi się, że samo wygranie rundy będzie graniczyło z cudem, chociaż gruby łapie jednego heada. Zauważa Hadziego i gruby to wygrywa. Ależ końcówka ze strony Ago. Chociaż jest do pomocy Furlan, zobaczymy, jak to duo sobie poradzi, bo na razie widzimy, że są minimalne problemy. Chociaż Furlan łapie eliminację. RPK na blisko też pobijany przez Furlana. 3-3 i Kioshima i RPK mają mniej niż 15 HP. Można to wykończyć, dużo jeszcze czasu ma natomiast zespół. A Happy jest nieskuteczny. No Happy jest nieskuteczny, to nie jest większym zaskoczeniem. Jeszcze Tao w końcu dobija RPK-a. Teraz to właśnie Ago ma przewagę i jest szansa, aby na tej rundzie Force odpowiedzieć. Happy na plecach, ale Gruby może się swojego rywala spodziewać. Pytanie, czy usłyszał swojego przeciwnika. Wydaje się, że tak. Happy kontra Gruby, no ale na szczęście dla zespołu Envy to Happy. To starcie wygrywa 2-2, ale Tao znów niezwykle skuteczny. 2 zdobyte fragi już w tej rundzie. Tylko Kioshima, który wcześniej i tak został mocno poobijany. 14 punktów zdrowia kontra PHR z pełnym paskiem, kontra Tao z pełnym paskiem. 48 sekund i Kioshima musiałby dokonać właściwie cudu w tej sytuacji, aby uratować zespół Envy przed porażką. No gruby. Tego dokonał. Zobaczymy, czy uda się Kioshima. Na razie mocno poobijany Taon, ale pamiętajmy o tym, że cały czas jest PHR, że cały czas mają oni CZ-ki i są zawodnikami, którzy mogą być bardzo mobilni. Tao błędu już nie popełnia. No i Ago zgarnia drugą rundę Force. Czy w Tero, czy w CT. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Być zbawienna dla ekipy Envy, na razie jednak gruby potrafi odpowiedzieć pod monsterem. No Envy rozdzielone, jeszcze chyba z bombą w tym miejscu, reszta kolegów w Feniksie. No ten plan jest, ale jestem ciekaw, jak wyjdzie z realizacją, bo Polacy właśnie zyskali przewagę. Jeszcze PHR zauważył RPK, jest ta przewaga, o której wspominałeś, tylko Furlan oddał swoje życie, ale na bombsite na razie Polacy są niezwykle skuteczni. Gruby ma kolejną okazję, Happy po drugiej stronie. Jeszcze dołącza do niego Kioshima, ale Gruby nie daje się pokonać. Gruby po raz kolejny 3-4, zdobyte fragi na sam koniec, 16-4. To był spacerek na tej pierwszej mapie dla zespołu Ago eSports, czego rywala nie spodziewa. Pytanie, jak to Happy wykorzysta, bo on jednak jest tutaj sam. Gruby go zauważa, zszedł ten smoki, Gruby radzi sobie z Happy, no nie istniał Happy na mapie The Overpass i teraz ta pierwsza akcja w niezwykle ważnej rundzie, także nieudana. Gruby zatrzymuje swojego rywala, wejście Envy na bombsite B. Dorzucane granaty przez Furlana, no ale ten jednak z wyciągniętym granatem był bezbronny. Trafia go RPK, zespół Envy atakuje coraz śmielej bombsite B i teraz ma przewagę. RPK zabił znaczego, ale Gruby znów odpowiada. Gruby po raz kolejny, Hadzi przeskanowany. Kioshima także już na ziemi, 3-1, 4 zdobyte fragi, to jest ace od Grubego, ależ kapitalna runda w wykonaniu zawodnika Ago i to będzie 4-0. No, takie problemy mieli Polacy i załatwione. Znaczy, który miał AWP z Eski na taki dystans bez RPK, a Furlan, który złapany z granatem w ręku. 4-3, bo tak naprawdę Happy niestety padł oczywiście dużo wcześniej, ale okazuje się, że Gruby na rotacji jest nie do zatrzymania. Ace tego zawodnika, masa eliminacji. Przy LC, ciekawe, czy zdecyduje się na to wyjście, czy jednak nie. No jednak sobie tutaj sam zawodnik odpuścił, a Ago mimo ostatnich problemów cały czas próbuje nam zaprezentować coś na zamku. Agresywnie przygotowany i Snatch i Furlan.
Na razie. To na shifcie wchodzą zawodnicy, ależ poobijani są mocno! Snatchi z trzema fragami! Snatchi po raz czwarty, ależ to jest genialna gra! Czy to będzie Ace Snatchiego? Dokładnie tak! Mania w prolidze. Zespół Magic teraz decyduje się na skrót swojej pozycji. Scream bomb site to Ben. To dokłada pierwszego franga, ale Scream był w stanie szybko odpowiedzieć. Teraz Furlan, no ale jednak to ryzyko okazuje się niepotrzebne, bo o Scream z podniesioną lepszą bronią. Happy dokłada flaga na PHR-ze i nagle ta runda staje się mocno skomplikowana. Nagle ta runda staje się ekstremalnie trudna. 4-2. Happy w bomb site, gruby z pełnym paskiem zdrowia i Snatchi ze snajperką. Ta dwójka najskuteczniejsza jeszcze może to wszystko uratować, szczególnie że pozycja Happy'ego już poznana. Ten, no, daje niecelne strzały. Snatchi jeszcze decyduje się na obejście tego bombsite'u. Też sporo zależy od pozycji grubego. On musi się tutaj jak najdłużej utrzymać i czekać na ten ruch ze strony Snatchiego. Delikatna rotacja już od zespołu Envy, ale w końcu Snatchi znajduje swojego rywala ustawionego bokiem. Happy się tego nie spodziewał. Udaje się część strat odrobić. 3-2. Snatchi już na dosyć dobrej pozycji, no ale Kyoshima schowany w SC też defensywnie teraz prezentuje się zespół Envy. Scream spodziewa się swojego rywala. Dobrze jest wcelowany. Trudno będzie z tak trudnej sytuacji wyjść. Jeszcze teraz Snatchi. Wychylenie Kyoshimy. Była okazja, ale ten strzał niecelny też. On musiał szybko to zrobić, znaczy nie udało się wygrać tego pojedynku. 3-1, gruby także trafiony, podniesiona snajperka i Kyoshima oddaje celny strzał. 16 runda, może przyjść to utrzymanie na 8 sezon, no ale jeszcze trzeba wykończyć dwóch rywali. Jeszcze Happy, jeszcze RPK, który, no, gra w tym meczu całkiem nieźle. Happy strzał niecelny, no Cen dzisiaj kompletnie zawodzi. Trzeba to wykorzystać. Snatchi Tao, Kałasznikowu Tao, Snatchi ze snajperką, ale Tao radzi sobie z RPK-em. Tylko Happy, no ale ta poprzednia runda nieudana w wykonaniu Happy'ego. Teraz też niecelnie. 50 sekund do końca, bardzo blisko Polacy. Kolejny raz Happy, no nie był w stanie trafić swojego rywala. No co tu się dzieje? No, gramy w Mario chyba, skakanie między wagonami. Na razie sporo niecelnych. Trzeba się dostać do flagi. Pytanie, kto tą flagę zdobędzie? Chyba jednak zawodnicy Ago, bo Happy widzimy, jakie ma problemy strzeleckie w tej rundzie. Tao też zajmujący genialną pozycję. W sumie Ago zdecydowało przerotować pod bombsite B. No w sumie na zamek, logiczne, bo tam jest już flaga w Mario. Podłożona bomba i... Znaczy Happy jeszcze sobie w tej rundzie poradzi, szczerze w to wątpię. Snatchi wcelowany, będzie plecami ustawiony Happy, ale to Tao go eliminuje. Polacy wygrywają spotkanie z Envy. Zwycięstwo 2-0. Na mapie The Overpass łatwe zwycięstwo 16-4. Teraz na mapie The Train 16-10. 2-0. 2-0 także udało się pokonać Windigo, a to oznacza, że Polacy utrzymują się na 8 sezon.